Idą święta małymi krokami, coraz bliżej nam do dna, gdzie jesteśmy aniołami. To jedyny taki dzień, gdzie możemy się pojednać, razem z rodziną przy stole się przeżegnać. Ej, Mikołaj już rozgrzewa swoje sanie, czekają renifery, aż gwiazda się ukaże. Sionko pod obrusem w domu nadaje klimatu, dziadek rozmawia z psem: co ty robisz, dziadko? Powiem historię, gdy byłem mały, chciałem, by Mikołaj przyszedł i dał prezenty. Zostawiłem ciastka i dzbanuszek mleka, a on zjadł mi wszystko i se w długą pojechał. Za oknem widać gwiazdkę, magia świąt nadchodzi. To właśnie tego dnia mały Jezus się narodził. Na dworze pada śnieg, to świąteczna atmosfera. I choć bałwanowi zimno, to do nas się uśmiecha. Podzielmy się opłatkiem i bierzmy za prezenty. Choinka przystrojona i w tym roku byłem grzeczny. Ale chwila, chwila, prezentów nie widać. Czy to jakiś żart, czy Mikołaj się obija? Bardzo mi przykro, ja się nie obijam. W sklepach są takie kolejki, że nie wyrabiam. Mam tyle listów i wszystko robię sam. A pani Mikołajowa nic, bo ma tłusty zad. Przy stole siedzimy, czekamy na Mikołaja. Nagle coś w kominku zaczęło się szlajać. Słyszę ho ho i już wiem, że to Mikołaj. Czemu nie wychodzi? Chyba się tam zaklinował. Spadają prezenty, bo worek się rozerwał. Trzeba wołać pomoc, bo Mikołaj chyba zemdlał. Pomimo tego to były najlepsze święta. Chciałbym takie częściej, ziomuś, piąteczka. Ziomeczki, chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego w te święta. Szczęścia, spełnienia marzeń, dużo hajsu i zajebistych prezentów pod choinką. Wesołych świąt, cześć!